Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Las Targowy Zielona Podkowa po raz ósmy stał się miejscem prezentacji rękodzielników, gospodyń, twórców ludowych i wielu innych podmiotów dzięki jarmarkowi Sułkowicka Jesień. Kiedy gmina w 2007 roku wybudowała ten plac, powstał taki pomysł, żeby go ożywić i zorganizować ten jarmark. I postanowiliśmy, że będziemy zapraszać od przedszkolaków, poprzez zespoły występujące w GOK-u, działające przy GOK-u, wszystkie nasze szkoły, wystawców z w jak najszerszej formule, czyli są tu i artyści ludowi, obrazy, rękodzieło, rzeźby, co tylko można po prostu sprowadzić, kogo się tylko uda namówić, nie tylko z naszej gminy, ale i z gmin ościennych, a nawet górali tu mamy. I też różnorodne wyroby, od pantofli góralskich poprzez oscypki, no po wspaniałe wyroby naszych gospodyń. Stowarzyszeń gospodyń, które są tu z nami od początku, co roku, no i ich smakołyki cieszą się niekłamanym powodzeniem. Symbolem gminy Sułkowice jest kowalstwo, są kuźnie, są kowale, ale chyba w dzisiejszych czasach można by było się zastanowić nad innym symbolem, na przykład choćby sułkowicka krzonówka, chyba że jest jeszcze coś, czym gmina Sułkowice może się pochwalić? No, myślę, że kultura, chrzonówka oczywiście też jest co roku, obowiązkowo, murowany punkt i tam widać, że kolejka chyba do chrzonówki długa. Na jarmark swoje wyroby piekarnicze wyrabiane tradycyjnymi metodami przywiozła gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska. Spółdzielni Widać w Sułkowicach działa już od dawna, to może zaznaczę, bo od 1945 roku. Główną działalnością spółdzielni jest działalność handlowa, to też prawda, ale poza tym działalność produkcyjna. I na dzisiaj została nam działalność produkcyjna piekarni. Prowadzimy produkcję pieczywa w tradycyjnym po prostu wydaniu. To znaczy u nas piece ciągle opalane są węglem. Pieczywo produkujemy na zakwasie. Jest ono po prostu takie domowe i zdrowe. Przede wszystkim zdrowe. Zły semafor milczy, patrzy w dal, łowi stukotków. Chciałby już odpocząć jak i ja. Wejść pod kołdrę snu. Sułkowicka jesień była okazją do pokazania się także dla gminnej biblioteki publicznej. W ogóle biblioteka bierze udział we wszystkich imprezach, które organizuje Urząd Miejski, więc nie tylko na jarmarku Sułkowicka jesień, ale także na dniach gminy Sułkowice. I stara się przypominać o ważniejszych datach, wydarzeniach. Akurat na jarmarku Sułkowicka jesień chciałyśmy przypomnieć, że rok 2015 jest rokiem Jana Pawła II i Jana Długosza. Stąd właśnie ta wystawa dotycząca Jana Pawła II i kronikarza Jana Długosza. Jednostka ma tymczasowo ograniczony kontakt z czytelnikami spowodowany remontem zabytkowej starej szkoły. Ponieważ jest to remont taki, no nazwy nawet generalny, stara szkoła jest zabytkiem. Wszystko trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytków, więc siłą faktu no, ten remont trwa długo. Nie jest możliwe korzystanie z usług tej biblioteki w Sułkowicach. Chcieliśmy zaprosić do korzystania z filii biblioteki w Harutowicach i w Rudniku.
Na jarmarku pokazali się nie tylko wystawcy, ale również artyści, zarówno z gminy Sułkowice, jak i z innych części powiatu. Dzieci moje są tak wspaniałymi dzieciakami, że chcieliśmy pokazać innym, wnieść dużo radości, dużo słońca, dużo uśmiechu, zaprezentować to, co, z czym działamy, to, co tworzymy wspólnie od 2 lat i zarazić nie tylko tym tańcem, ale też zabawą i po prostu szerzyć naszą kulturę, tradycje poprzez właśnie taniec, zabawę i radość dzieci. I taki jarmark jest naprawdę świetną okazją do wypromowania i kultury i też zobaczenia właśnie wielu różnych tutaj ciekawych rzeczy. Don mi jale za komfort.